Będą bezpłatne zabiegi w Latoszynie dla wszystkich. Jest pozytywne rozstrzygnięcie konkursu na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tylko w lipcu w Zakładzie Przyrodoleczniczym wykonano ponad 3000 zabiegów rehabilitacyjnych, czyli około 180 dziennie. Do tej pory z bezpłatnych usług mogli korzystać tylko mieszkańcy gminy Dębica dzięki przekazaniu przez Radę Gminy 100 tysięcy złotych na program profilaktyki zdrowotnej. Duże zainteresowanie jest również mieszkańców pozostałych gmin powiatu dębickiego. Niemniej jednak żadna z gmin powiatu nie przyjęła tego programu. Wiemy, że tutaj najbliżej było miasto Dębica i takie kroki już były wstępnie poczynione. Niemniej jednak niestety jeszcze nie zostało podpisane żadne porozumienie, żadna dotacja. W związku z czym tylko i wyłącznie mieszkańcy gminy Dębica w tym momencie z tego programu mogą korzystać. Przypomnę, ten program będzie działał do końca roku, oczywiście z opcją jego przedłużenia na rok przyszły. Taki program powinien funkcjonować natychmiast w momencie, kiedy gmina Dębica program prowadziła, czyli od początku miesiąca lipca. Przez 2 miesiące mieszkańcy innych gmin korzystać bezpłatnie nie mogli. Oczekują oczywiście pewnie włodarze na NFZ, oczywiście ja to rozumiem, ale bardziej rozumiem mieszkańców, którzy powinni korzystać z uzdrowiska. Pamiętajmy o tym, że kontrakt obejmuje pewną ilość zabiegów, także tak czy inaczej wszyscy mieszkańcy całego powiatu w ramach kontraktu NFZ-u nie będą mogli być obsłużeni, przynajmniej według tego kontraktu, na który konkurs został rozpisany. Zakład przyrodoleczniczy ciągle się rozwija. Trwają prace przy budowie basenu zdrojowego. Na bieżąco dokupywane są nowe sprzęty do rehabilitacji. Jest to bieżnia, podnośnik wannowy, bo takie rzeczy, jeżeli chodzi o wodolecznictwo, nam bardzo są potrzebne. Podnośnik wannowy, schodki takie ułatwiające wchodzenie. No wiadomo, że jeszcze daleka droga przed nami, dużo tych sprzętów jeszcze będzie potrzeba. Poręcze do nauki chodzenia, schody do nauki chodzenia. Takie po kolei podstawowe rzeczy. Z usług placówki korzystają osoby z różnego typu dolegliwościami, często w starszym wieku. Aby ułatwić dojazd do Latoszyna, trwają starania o uruchomienie nowego kursu autobusowego. Z panem Piotrem Chęcikiem były prowadzone rozmowy. Jest taka możliwość, jest możliwość wydłużenia linii numer 8. Czekamy na zgodę pana burmistrza miasta. Powinna ona nastąpić już dawno. Mam nadzieję, że nastąpi niebawem. W pierwszych dniach funkcjonowania placówki na masaż czy zdrowotne kąpiele można się było dostać niemalże od razu. Teraz trzeba już czekać kilka tygodni. Wydłużenie czasu pracy i tym samym zmniejszenie kolejek stanie się możliwe po uzyskaniu środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Podpisanie kontraktu już niebawem. Wtedy Zakład Przyrodoleczniczy Latoszyn Zdrój będzie czynny od 8 do 18.